Przed nami wejście do kanału, czyli będziemy sztucznie wykopanej, takiej można powiedzieć, sztucznej rzeki, czyli drogi wodnej łączącej dwa jeziora, no o tym samym poziomie wody, tak? Bo w innym przypadku, no to musielibyśmy korzystać ze śluzy, jeżeli jeziora by sąsiednie były na dwóch różnych poziomach. Film o śluzowaniu też jest w zakładce. Wejście do kanału, jak je rozpoznać? Znowu przyznaje się z daleka lornetka, bo na tym maszcie mamy taki znak, właśnie taki kwadrat z takimi biało-czarnymi poziomymi pasami. One mogą być ukośne w zależności, czy ten znak stoi po prawej, czy po lewej stronie wejścia od kanału. Dla nas nie ma to większego znaczenia. Jak jest duży ruch na wodzie, to łatwo rozpoznać też wejście do kanału, bo nagle gdzieś w krzakach chowają się jachty albo z krzaków wychodzą te jachty. Co musimy wiedzieć o samych kanałach? Jak widać, no nie są za szerokie, ale statki się spokojnie miną. Podjedziemy bliżej, będzie widać, na prawym brzegu kanału będzie widać znaki. Natomiast to, co zalecam i to, co tutaj kolega ze Śródlądzia, bardziej doświadczony ode mnie, Marcin, podpowiedział, w kanałach wywieszamy odbijacze. Jeżeli jest ruch, jachty się potrafią mijać bardzo, bardzo blisko, tudzież może nam coś się smyknąć i możemy zejść na brzeg kanału. No i żeby chronić nasz jacht, po prostu wywieszamy dosyć nisko odbijacze. Tuż nad samą wodą, o zobaczcie, brzegi kanału są dosyć nisko. Co my tam mamy za znaki? Zobaczę. Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. No wiadomo, jak to w kanale. Kanał Tałcki, nazwa kanału, 1600 metrów długości. Zabroniony ruch pod żaglami. Głębokość 1,5 metra, czyli tyle mamy wody w kanale. I ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę. W kanałach mamy ograniczenia prędkości. I tutaj kolega pewnie za chwilkę zwolni, bo poruszamy się z troszkę większą prędkością. W samych kanałach, czego nam nie wolno robić? Nie wolno nam wyprzedzać innych jednostek tego samego rodzaju, więc jeżeli przed nami idzie statek o napędzie mechanicznym, po prostu musimy płynąć na tyle wolno, żeby go nie wyprzedzić. Oczywiście, no jeżeli będzie bardzo, bardzo wolno płynął i my nie będziemy mieli sterowności, nie damy rady płynąć, no to musimy go wyprzedzić, ale to można powiedzieć jest siła wyższa. Nie wolno w kanałach cumować, są ustawione znaki, natomiast możecie się spotkać, że w kanałach są wyznaczone, może tutaj takie będziemy mijać, miejsca opisane P znakiem, czyli że niby postój, ale te miejsca, one nie są przeznaczone dla małych statków. To są miejsca przeznaczone dla statków, nie małych statków. No i nie dajcie się, że tak powiem, złapać na coś takiego, bo zobaczymy w kanale P, cumujemy, a tu za chwilę inspektor czy policja podjeżdża i cyk, mandacik, i wyrobiona norma, a my zamiast, że tak powiem, wydać na swoje przyjemności, tracimy kasę na mandat. Znak, który mamy po prawej, jest to, jeżeli mamy oczywiście sygnalizację dźwiękową, nakaz nadania długiego sygnału dźwiękowego, no bo jest zakręt. To nadają głównie statki, chodzi po prostu o to, żeby wiedziały, że się zbliżają. Jeżeli my płyniemy i słyszymy jeden długi, no to na pewno zza zakrętu może pojawić się statek. Z naprzeciwka idzie statek pasażerski, nie będący małym statkiem. Nie ma to znaczenia. No tutaj mamy ruch prawostronny, więc mijamy się oczywiście na lewe burty, czyli po prawej stronie. Natomiast przy mijaniu się, zwłaszcza w wąskich kanałach z dużymi jednostkami, bardzo trzeba uważać, dlatego że duże jednostki tworzą, to się nazywa takie zjawisko przyssawania. On nas będzie ciągnął w swoją stronę. Można to tak sobie obrazowo powiedzieć, że jacht czy statek tutaj
duży statek, tworzy dziurę w wodzie, no i po prostu jeszcze zaciąga wodę śrubą i po prostu ciągnie do siebie. Nie możemy bardzo blisko przepływać takiej jednostki, bo nas do siebie przyciągnie. No a to trzeba uważać. Tutaj akurat nie ma problemu, bo my się mijamy, więc my krótko będziemy obok siebie. Problem zachodzi wtedy, kiedy statek żeglugi pasażerskiej, znaczy statek duży, jakikolwiek, no z jakichś powodów wyprzedza nas w kanale, bo my jesteśmy dla niego za wolni, on nas wyprzedza. Wtedy to wyprzedzanie trwa dłużej, naprawdę wtedy trzeba uważać. Zobaczymy, czy to zjawisko tutaj zajdzie. Przejdę na drugą stronę, żeby lepiej było widać. Nie znam tych ludzi, ale zwyczaj jest taki, że się pozdrawiamy na wodzie, tak? Przez podniesienie ręki, tak jak turyści w górach, czy motocykliści na trasie. Po prostu z grzeczności uśmiechamy się do siebie i pozdrawiamy się. I to jest fajne, bo po prostu jest miło. Przed nami most, będę musiał wyłączyć kamerę i zdemontować, dlatego że kamera znajduje się na takiej wysokości, że na pewno byśmy pod mostem nie przeszli. Kamera zdemontowana, idziemy pod most, tutaj skrajni pod mostem nie ma, jest tylko żółty kwadrat, że jest przejście dwukierunkowe, no trudno, żeby było w kanale inaczej. Po prawej stronie znaki, szerokość przejścia 12 metrów, prześwit 4,1. No i zobaczycie, że wcale za dużo tej wysokości to za dużo prześwitu to my mieć nie będziemy. I przed nami wyjście na kolejne jezioro i za chwilę kolejny kanał. I kolejne przejście przez kanał, kolejny kanał. Tutaj, żeby już nie demontować kamery, dobrze, że mi się przypomniało, że no, kamera też jest wysoko. Nie straciliśmy, nie połamaliśmy statywu o most. Ponieważ jest trochę tych mostów po drodze, nagrywamy sobie na dziobie. Zwróćcie uwagę, mamy podobny znak, jak mieliśmy na mostach, czyli skrajnie. Ona jest tylko jedna, ale też mijamy ją tylko i wyłącznie od strony białej. Od strony czerwonej są jakieś tyczki, żerdzie. One fachowo się jakoś, rybacy na nie mówią. Po prostu tam najprawdopodobniej są rozstawione rybackie sieci. Jakbyśmy wyjechali tam, to byśmy sobie no niezłego bigosu narobili. Przejedziemy sobie przez kanał, popatrzymy na różne znaki. Też widać znak wejścia na kanał, ten na tym maszcie. Zobaczcie, że tutaj biało-czarne belki są poziomo. Tak naprawdę czarnych nie ma, bo tylko to jest ażurowa konstrukcja i są białe takie beleczki poprzeczne. Jak stoi po drugiej stronie, są
poprzeczne belki, ale nie ma to dla nas najmniejszego znaczenia, bo przecież widzimy wejście do kanału, oczywiście też kolejne znaki, zanurzenie, znaczy zanurzenie, głębokość kanału, ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę, nakaz zachowania szczególnej ostrożności i zakaz ruchu pod żaglami.